Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Niewykluczone, że jutro premier Donald Tusk ogłosi odblokowanie dla Polski środków z KPO bez wymogu wypełnienia tzw. kamieni milowych. To skandal, mówią politycy PiS-u. Za tą decyzją może kryć się szantaż dotyczący reformy unijnych traktatów. Fundusz Odbudowy miał być specjalnym budżetem Unii Europejskiej na rozwój po pandemii koronawirusa. Środki na realizację Krajowego Planu Odbudowy dla Polski szybko stały się jednak elementem politycznego szantażu Brukseli. Środki blokowała Komisja Europejska, a jej szefowa Ursula von der Leyen otwarcie mówiła o swoich nadziejach wobec Polski. Pamiętaj, Donaldzie, kiedy znów Cię spotkamy, zobaczymy Cię, tak jak powiedziałeś, jako premiera. Choć Komisja Europejska postawiła Polsce szereg warunków do spełnienia, by odblokować środki na KPO, to w kampanii wyborczej Donald Tusk przekonywał, że po wygranych wyborach odblokuje fundusze praktycznie z dnia na dzień, bez wypełnienia tzw. kamieni milowych. Ostatnie doniesienia z Brukseli wskazują, że właśnie tak się stanie. Komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn zapewnił, że znajdzie się sposób na udostępnienie Polsce 111 miliardów euro w ramach KPO i Funduszu Spójności. Stan praworządności według władz Unii Europejskiej to jest sytuacja, kiedy w danym kraju rządzi ta lewica. No więc teraz mamy te rządy liberalne. Mówi adwokat Jacek Figurski. Premier Tusk od dwóch dni przebywa w Brukseli, gdzie uczestniczył w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej. Jutro spotka się z szefową Komisji Europejskiej. Wszystkie instytucje wiedzą, że w Polsce następuje w tej chwili renesans rządów prawa. Na 90% uda się ten proces przyspieszyć. Na tyle, że będę mógł w piątek Wam powiedzieć, mamy to. Nie chodzi o odblokowanie części, ale całości środków, podkreślił obecny w Brukseli minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Rozmawiamy o odblokowaniu całego KPO. Jesteśmy wszyscy bardzo dobrej myśli. Nagle rzekome łamanie tzw. praworządności, które było powodem blokowania środków na KPO, zeszło na drugi plan. Nieaktualne stało się hasło pieniądze za praworządność, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Bez spełnienia jakichkolwiek warunków pieniądze z KPO zostaną odblokowane, to będzie to niebywały skandal. To jest, powiedzmy sobie wprost, ingerencja Komisji Europejskiej w proces wyborczy w Polsce. Komisja Europejska przez długie miesiące okłamywała Polaków, że nie można przekazać środków bez spełnienia określonych warunków, wskazuje były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Donald Tusk nie otrzyma KPO za darmo, to pewne. Pytanie, jaka jest cena? Czy będzie to zgoda na przyjęcie zmian w traktatach, które odbiorą Polsce suwerenność? Żadne miliardy z Brukseli nie są tego warte. Wraz z wylotem premiera Donalda Tuska do Brukseli, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierowane przez Radosława Sikorskiego, wezwało dotychczasowego stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej Andrzeja Sadosia do kraju i zwolniło go z obowiązku świadczenia pracy. Od wczoraj stałym przedstawicielstwem przy Unii Europejskiej w Brukseli kieruje bliski współpracownik Donalda Tuska, Piotr Serafin. Problem w tym, że Andrzeja Sadosia wciąż nie odwołał prezydenta Andrzej Duda, a to uderza w powagę państwa, mówi były szef MSZ-u Szymon Szynkowski-Welsenk. Wezwanie ambasadora na konsultacje i wyznaczenie niższej rangą osoby do kierowania placówką to w dyplomacji gest obniżenia poziomu relacji. Jak zaznacza politolog dr Aleksander Kozicki, to sytuacja, która jest zapowiedzią szerokich zmian, jakie w najbliższym czasie przeprowadzą politycy Donalda Tuska. Zasadniczych, żeby nie powiedzieć rewolucyjnych zmian kadrowych we wszystkich dziedzinach życia publicznego i gospodarczego. Czeka nas czystka i tego wszyscy w polskiej klasie politycznej są świadomi. Za zmianami personalnymi muszą iść także odpowiednie kompetencje, gdyż nowe osoby będą odpowiadać za decyzje na najwyższych szczeblach, wpływające na przyszłość kraju. Minister edukacji Barbara Nowacka chce znacząco ograniczyć zadawanie uczniom prac domowych i odchudzić podstawę programową. Zmianie miałby ulec przedmiot historia i teraźniejszość. Dodatkowo nowe liberalno-lewicowe kierownictwo chce ograniczyć lekcje religii.
trwa przejmowanie ministerstw przez polityków liberalno-lewicowej koalicji. Kierownictwo nad resortem edukacji objęła Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Już pierwszego dnia rządów nowa minister zapowiedziała, że będą obiecywane w kampanii wyborczej podwyżki dla nauczycieli, ale dopiero po nowelizacji budżetu państwa. Oczywiście będzie to z wyrównaniem, czyli podwyżki 30%, tak jak żeśmy deklarowali od 1 stycznia. Nowa minister chce zmienić zasady funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Barbara Nowacka zamierza m.in. ograniczyć zadawanie uczniom prac domowych. Chciałabym serdecznie zaapelować do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, szczególnie szkół podstawowych, żeby w tym roku na zbliżające się święta dali dzieciakom wolne również od prac domowych. Prace domowe miałyby stać się jedynie wyjątkiem, a nie regułą i nie byłyby oceniane przez nauczycieli. Decyzja powinna należeć do konkretnej szkoły, zaznacza dyrektor szkoły podstawowej Iskry we Wrocławiu Andrzej Dunajski. Mówienie o odrabianiu zadań domowych to trochę trywializacja tej sytuacji. Wolę mówić o tym, że dzieci i młodzież uczą się uczyć, bo to jest najważniejsza umiejętność, której w tym okresie mogą zdobyć. Nowe liberalno-lewicowe kierownictwo resortu edukacji przekonuje, że szkoły zarządów Prawa i Sprawiedliwości stały się upolitycznione i przeładowane materiałami dydaktycznymi. Za przykład stawiają przedmiot historia i teraźniejszość o najnowszej historii oraz o wiedzę o społeczeństwie. Minister Barbara Nowacka chce zmian zarówno w podręcznikach, jak i w samym przedmiocie. Były minister edukacji profesor Przemysław Czarnek komentuje. Dopuszczone został przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i nie ma żadnej procedury polegającej na tym, że dopuszczony podręcznik do użytku wycofuje się z użytku. To nie jest kompetencja pani minister. Minister edukacji dobrała także swoich współpracowników. Wiceministrami zostały poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, poseł Polski 2050 Joanna Mucha i Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy, które znane są ze swoich liberalno-lewicowych poglądów i wspierania środowiska LGBTQ+. Dlatego nie dziwi kolejna zapowiadana zmiana w szkolnictwie, ograniczenie lekcji religii do 1 godziny w tygodniu i wykreślenie oceny z katechezy ze świadectwa. Lekcja godzinna religii finansowana z budżetu państwa, i to jest moje zdanie osobiste, jest w zupełności wystarczająca na ten czas. Liberalno-lewicowe kierownictwo będzie dążyć do tego, aby katecheza mogła odbywać się tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji, ale żeby ograniczyć lekcje religii, trzeba zmienić prawo. Minister edukacji w tej sprawie musi porozumieć się z Konferencją Episkopatu Polski lub z innymi związkami wyznaniowymi. Obecność, wymiar lekcji religii jest określony w drodze aktów takich właśnie jak ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie ministra edukacji. Zabezpieczeniem pozostawienia katechezy w szkołach jest także konkordat. W konkordacie państwo zobowiązało się do zagwarantowania organizacji nauczania religii. Prawo i Sprawiedliwość wraca do opozycyjnych ław. Przez 8 lat rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego udało się zrobić dużo dla Polski, jednocześnie wiele spraw zostało zaniedbanych. 16 listopada 2015 roku. Tego dnia Andrzej Duda powołał rząd premier Beaty Szydło. Szanowna pani premier, szanowni państwo, ministrowie, oczekiwania społeczne są ogromne. Wiele z tych oczekiwań udało się zrealizować w pierwszych latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Polityka socjalna okazała się największym sukcesem Zjednoczonej Prawicy, przypomina profesor Mieczysław Ryba. Czyli wsparciem biednych rodzin, wsparciem emerytów, wsparciem dzieci na niespotykaną do tej pory skalę. Ostatnie lata to także szereg strategicznych inwestycji, rozbudowa sieci dróg, Baltic Pipe czy przekop Mierzei. Dzisiaj po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy poważnym państwem. Choć trwało to lata, udało się stworzyć jeden z największych w Europie koncern multienergetyczny. Orlen, zarządzany przez Daniela Obajtka, połączył się m.in. z Lotosem i PGNiG. Jesteśmy jedną wielką, silną polską narodową firmą. Ostatni czas rządów Prawa i Sprawiedliwości to wzmacnianie polskiej armii. Na obronność wydajemy ponad 3% PKB. Zakupy czołgów, samolotów bojowych i nowoczesnego sprzętu realizowane są w Stanach Zjednoczonych i Korei oraz w polskich zakładach, które nie nadążają z realizacją zamówień także z zagranicy. Dziś w Wojsku Polskim służy 100
97 tysięcy żołnierzy. Uporządkowane zostały także mniej głośne sprawy, ale ważne dla Polaków. Zmieniono użytkowanie wieczyste we własność, ograniczono wyprzedaż ziemi zagranicznemu kapitałowi. Sześciolatki nie są zmuszane, aby chodzić do szkoły. Dużo środków zostało skierowanych na kulturę, czego nie było za rządów PO-PSL. Nasi poprzednicy na zabytki w ciągu roku wydawali 80 milionów złotych. My wydajemy w tej chwili w tych regularnych programach około 250 milionów. Zwiększenie budżetowych wydatków i realizacja szeregu obietnic były możliwe dzięki walce z luką VAT. Według ostatnich danych Komisji Europejskiej, luka VAT spadła do poziomu poniżej 4%. Ogromne społeczne oczekiwania, o których w 2015 roku mówił prezydent Duda, nie zostały jednak w pełni zrealizowane. Reforma sądów się nie udała, środowisko sędziowskie jest jeszcze bardziej upolitycznione, wymiar sprawiedliwości jest w chaosie. Mieliśmy za to tarcia w Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, miękiszonym. Przez lata w koalicji toczył się spór o relacje z Unią. Premier Morawiecki zgodził się w imieniu Polski na szkodliwą politykę klimatyczną, mechanizm warunkowości i uwspólnotowienie europejskiego długu. Na krytykę ministra Ziobro odpowiadał tak. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Kryzys w relacjach z Brukselą doprowadził do politycznej blokady pieniędzy dla Polski. Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków jak najszybciej, dla dobra polskiej gospodarki. PiS zawiodło wyborców na wsi, przede wszystkim tak zwaną piątką dla zwierząt. Względy, które za to przemawiają, mają charakter humanitarny. Podobnie było z turbinami wiatrowymi. Rząd premier Szydło ze względu na protesty ograniczył liberalne przepisy w 2016 roku. My chcemy, żeby zasady, na których funkcjonują farmy wiatrowe w Polsce, były zasadami cywilizacyjnymi, żeby byli chronieni przede wszystkim zdrowie polskich obywateli. Ale rząd premiera Morawieckiego w tym roku znów je zliberalizował. Prawo i Sprawiedliwość jest także odpowiedzialne za propagandę w mediach publicznych. Widzowie TVP Info i Wiadomości przez lata nie usłyszeli słowa krytyki o rządach Beaty Szydło i premiera Morawieckiego. Refleksja przyszła jednak dopiero po wyborach. Istnieje taki pogląd również, przynajmniej wśród części naszych polityków, że ta polityka nasza informacyjna nie była do końca idealna. Koniec z arogancją władzy, koniec z pychą, pokora, praca, umiar. Tak według zapowiedzi premier Szydło miały wyglądać rządy PiS. Prezes Kaczyński zapowiadał walkę z nepotyzmem. Tymczasem część polityków Zjednoczonej Prawicy i ich rodzin dorobiło się w spółkach Skarbu Państwa. Prawo i Sprawiedliwość zawiodło wielu także swoich wyborców, bo rzeczywiście stopień nepotyzmu właśnie, zawłaszczenia spółek jest ogromny. Podkreśla profesor Zbigniew Orbik. Prawo i Sprawiedliwość oddało władzę nowej większości. Teraz przed partią 4 lata w opozycji oraz czas na refleksję i wyciągnięcie wniosków. Donald Tusk robi czystki w służbach specjalnych. Funkcje stracą wszyscy ich szefowie. Jednocześnie pojawiają się niebezpieczne nominacje. Premier Donald Tusk zapowiadał, że jedna z jego pierwszych decyzji będzie dotyczyła służb specjalnych. Jego wnioski o odwołanie szefów ABW, Agencji Wywiadu, CBA, SKW i Służby Wywiadu Wojskowego zostały już pozytywnie zaopiniowane przez sejmową speckomisję. Komisja będzie też miała nowych ekspertów. To generał Janusz Nosek, który odpowiadał za reset z Rosją za poprzednich rządów Donalda Tuska. To on podpisywał w Rosji umowę o współpracy polskich służb z FSB. Drugi doradca to Andrzej Barcikowski, były szef ABW oraz były zastępca kierownika Wydziału Ideologicznego Komitetu Centralnego PZPR. To bardzo niebezpieczne nominacje, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Rozpocznie się proces Reset 2.0, a więc tutaj obawiam się z jednej strony tego, że znowu zostanie nawiązana bardzo silna współpraca ze służbami rosyjskimi. Będzie to jednak współpraca jednostronna, która grozi przejęciem przez Rosję tajemnic natowskich. Mogą się także rozpocząć problemy ze współpracą i wsparciem Ukrainy oraz próby demontażu zapory na granicy. Dla mnie to jest zdrada państwa, to jest zdrada stanu, to jest bezpośrednie zagrożenie interesów i bezpieczeństwa Polski. Ale to jest tak naprawdę powrót do tej polityki współpracy z Niemcami i oczywiście analogia do współpracy z Moskwą, z Rosją.
To są ci ludzie do tych zadań. Jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było także odebranie osobistej ochrony dla byłego ministra resortu edukacji profesora Przemysława Czarnka. Decyzję podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Profesor Czarnek otrzymał ochronę po groźbach kierowanych pod jego adresem i jego rodziny. Spotkanie z praktykami to cykl, w ramach którego do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej przyjeżdżają mistrzowie w swoim fachu. Studenci mieli możliwość spotkania się z korespondentem wojennym Jakubem Maciejewskim oraz amerykańskim reżyserem polskiego pochodzenia Mariuszem Kotowskim. Redaktor Jakub Maciejewski od wielu miesięcy jest w centrum wydarzeń na Ukrainie. Pracuje wśród huku bomb, strzelanin i wielkiego cierpienia ludności cywilnej, ale też nadziei, że ta wojna kiedyś się skończy. Pracuje, by dostarczyć najświeższe informacje. Dzisiaj opowiadał o swoich doświadczeniach studentom z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Ta wojna dzisiaj, 22-23, jest podobna do tej z 39 roku, gdzie po prostu jakieś mocarstwo uznaje, że inny kraj nie powinien istnieć i próbuje je zniszczyć. Polska bolesne doświadczenia ma wpisane w swoją historię. Na Ukrainie na co dzień pracuje wielu reporterów. Polscy dziennikarze utożsamiają się z obrońcami, bo wiedzą, czym jest rosyjski imperializm. Zwykli Ukraińcy są wdzięczni Polakom za ten zryw z 24 lutego 2022 roku, gdy wojna wybuchła. Ukraińcy, zwykli Ukraińcy będą wdzięczni Polsce i Polakom za pomoc przez całe pokolenia, bo nie ma nic bardziej bliskiego niż ocalić żonę i dzieci przed bombami najeźdźcy. To spotkanie to lekcja dla studentów, jakimi zasadami powinni kierować się w życiu zawodowym oraz pokazanie, że dziennikarstwo to pewien rodzaj służby. Być rzetelny, mówić prawdę i to jest dziennikarz, który też powinien dużo wiedzieć, powinien się zaznajomić z wieloma tematami. Praca dziennikarza to nie tylko siedzenie za biurkiem i pisanie artykułów czy nagrywanie relacji Sejmu, ale to też poświęcanie życia każdego dnia. Spotkanie z redaktorem Jakubem Maciejewskim było kolejnym z cyklu Spotkanie z praktykami, mówi rektor i profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ojciec dr Zdzisław Klawka. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej od początku w swojej formacji i przyszłych dziennikarzy kładzie akcent na stronę praktyczną, więc tutaj w Toruniu studenci mają wszelkie sposobności, aby od początku mieć te praktyki bardzo dobre. Akademię Kultury Społecznej i Medialnej odwiedził także Mariusz Kotowski, który jest reżyserem. Swoje filmy kręci w Stanach Zjednoczonych. Jest twórcą ekranizacji o Poli Negri, polskiej aktorce, która była gwiazdą międzynarodowego kina niemego. Ten piękny muzeum jest imienia Jana Pawła II, a Negri zmarła w 1987 roku 1 sierpnia w San Antonio, a papież miał być 5 i ona miała mieć prywatną spotkanie z papieżem. Studenci dzięki takim spotkaniom otrzymują wzorce, wiedzą jaką ścieżkę obrać, by być fachowcem w swojej dziedzinie. Tutaj duży nacisk na talenty praktyczne, na rozwój tych talentów praktycznych. Jak wiemy, praktyka czyni mistrzem. Studia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dają możliwość szlifowania talentów. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.